Jest pan tutaj już na tym cmentarzu żydowskim w Nowym Targu, który to już jest odnowiony cmentarz przez fundację? No aktualnie już 6 za nami takich podobnych projektów. Jednym z nich też był pomnik, skwer pamięci ofiar Holokaustu w Nowym Sączu, więc to jedyne miejsce, które de facto no, nie jest cmentarzem, ale również tam upamiętniliśmy z imienia i nazwiska ponad 12 tysięcy ofiar Holokaustu. Także szósta miejscowość, już, w której działamy od 2018 roku. Właśnie nieważne jest, znaczy poza tym, że to zostało odnowione, to ważne jest też utrzymanie cały czas tego miejsca, prawda? Porządki, sprzątanie. Oczywiście, dlatego tutaj wielkie podziękowanie dla szkoły mundurowej z Nowego Targu, bo oni bardzo aktywnie od samego początku włączyli się w ten projekt. No i to jest bardzo ważne, bo wiemy, no, o tym na co dzień tak nie myślimy, czy nie zdajemy sobie sprawy, że Żydzi nowotarscy, czy Żydzi generalnego gubernatorstwa, polscy Żydzi ginęli całymi rodzinami. Dlatego też trudno oczekiwać, by gmina z Krakowa utrzymywała te wszystkie cmentarze, które są na terenie Małopolski, bo jest ich z delikatnych wyliczeń około 200, więc jest to niezwykle ciężkie. Dlatego takie społeczne inicjatywy, ja sam też nie jestem Żydem, nikt z mojej rodziny nie jest tutaj pochowany na tym cmentarzu, czy na tych pozostałych 5 lokalizacjach, w których działaliśmy. Niemniej jednak nie ma kto dbać o te cmentarze, dlatego niezwykle ważny jest taki ruch oddolny, społeczny, który by no, kultywował, czy starał się, by ta pamięć o tych dawnych sąsiadach naszych, dziadków, pradziadków, no, była kultywowana i by pamiętać o nich. No, tak jak będziemy pamiętać w listopadzie o grobach naszych najbliższych, no, w przypadku rodzin żydowskich, pochowanych tutaj osób, czy zamordowanych, no, bardzo często jednostki pamiętają, bo jednostki przeżyły wojnę i ich najczęściej tutaj w Polsce nie ma. Czy w każdej miejscowości udaje się znaleźć właśnie taką szkołę, placówkę, tak jak w Nowym Targu, szkoła mundurowa, która za każdym razem wiosną, jesienią przychodzi tutaj organizować porządki, przeprowadzać porządki? Czy w każdej miejscowości jest jakaś taka zaprzyjaźniona instytucja? Tak, staramy się. Jednym z takich elementów projektu Ludzie Nie Liczby jest właśnie współpraca ze szkołami, więc gdzieniegdzie jest to szkoła podstawowa, tak jak w Grybowie, czy między innymi teraz właśnie w Czarnym Dunajcu, czy licea, właśnie tak jak, czy szkoły ponadpodstawowe, tak jak właśnie Nowy Targ w Podwilku, to jest współpraca właśnie ze szkołą podstawową, w Krościenku liceum, w Nowym Sączu liceum, więc to wszystko zależy od miejsca i też możliwości, czy w danej miejscowości jakie szkoły funkcjonują, ale jest to niezwykle ważne, no bo bardzo często, kiedy pytam młodzież na takich spotkaniach, no to nikt z nich nigdy nie był na takim cmentarzu. Nieraz ludzie nawet boją się wchodzić na takie cmentarze, więc my oswajamy, pokazujemy, że to o nic innego nie chodzi, jak tylko o pamięć. Więc tutaj mega wyrazy wdzięczności i szacunku dla tych uczniów, którzy są z nami, dla szkoły, bo oczywiście w obecnych czasach nie jest to łatwe, ale ja zawsze podkreślam, kiedy te osoby ginęły, czy tutaj były pochowane na tym cmentarzu, państwa Izrael nie było. To byli obywatele polscy i uważam, że dbanie o pamięć, dbanie o nich jest też jakąś taką sztafetą pokoleń i czymś, co możemy zrobić. Ja nieraz ludzie pytają mnie, co mogę zrobić. Nie żyłem w czasie wojny, II wojny światowej. Chciałbym coś zrobić. To zawsze mówię, polecam nasz projekt, bo tutaj można zrobić coś, co jest przeciwne do ideologii nazistowskiej, niemieckiej. W tym sensie, że to im zależało na wymazaniu pamięci o Żydach, wymazaniu ich również z imienia i z nazwiska. My to odwracamy. Nie dość, że upamiętniamy ich z imienia i nazwiska, to jeszcze dbamy o te miejsca, by po prostu przetrwały w naszej wspólnej pamięci. I tylko o to chodzi. A to jest jeszcze kwestia tego nie tylko utrzymania, nie tylko odrestaurowania tych miejsc, ale też zmiany psychiki czy myślenia, podejścia do kwestii pamięci o Żydach w Polsce. Mamy przypadki jakiegoś antysemityzmu, które się pojawiają. Czy ten projekt też ma właśnie za zadanie wyplenienie tego z głów naszych rodaków? Tak, to znaczy staramy się, bo bardzo często jest bardzo dużo takich
stereotypów związanych ze społecznością żydowską. Sam się z nimi spotykam, sam funkcjonuję wokół nich. Czasami używamy pewnych słów w życiu codziennym, nawet nie zdając sobie często sprawy o ich negatywnym powiązaniu, o pewnego rodzaju takiej, no, piętnowaniu, czy nieraz żyjemy pewnymi przywarami, które nie do końca są prawdziwe. I tak, staramy się oczywiście, dlatego współpraca z młodzieżą, spotykanie się, rozmowy mają też to na celu. I sam, będąc na studiach, dowiedziałem się, gdzie interesowałem się II wojną światową, nie miałem pojęcia, że 1/3 mieszkańców Nowego Sącza, mojego domu, mojego miejsca, gdzie jest mój dom rodzinny, moi sąsiedzi, że zostali po prostu wymordowani. Dla mnie to był szok, że po prostu można było być już dorosłym facetem i nie mieć tej wiedzy, nie wiedzieć o tym, a interesując się jednocześnie II wojną światową. Więc często czytamy właśnie o nie wiem, wiemy, czym był obóz koncentracyjny zagłady Auschwitz, uczymy się o powstaniu warszawskim, powstaniu w getcie warszawskim również, a nie zdajemy sobie sprawy, że na naszych podwórkach, na naszej ziemi działy się potężne tragedie, działa się też ta wielka, ale lokalna historia. Dobrym przykładem, zawsze to wspominam, jest pierwszy projekt w Krościenku, gdzie podczas prac nad projektem odkryłem, że dwóch mieszkańców, dwóch braci było na liście Oskara Schindlera. Pewnie większość osób w tym miasteczku gdzieś w telewizji kiedyś oglądnęło ten film i nie zdawało sobie dotąd sprawy, że dwóch mieszkańców tej miejscowości, ta historia dotyczy właśnie ich. Podobnie w Czarnym Dunajcu historia słynnego już powojennego filmowca pana Holandra, który brał udział we wszystkich ekranizacjach Jerzego Hoffmana. Też o tym prawie nikt nie wiedział. W Nowym Targu takich historii jest cała masa. Tutaj ekspertką od tego terenu jest również dr Karolina Pans, ale tu było wiele, wiele niezwykłych historii. My po prostu nawet przez umieszczenie takich tablic edukacyjnych, na których można choćby nawet o bliskim mi serduchem Salomonie poczytać, który był choćby nawet narciarzem biegowym, uprawiał sporty zimowe. Dla mnie jako sportowca to jest niezwykle też ważne, odkrywanie takich postaci, przypominaniu o nich. W Krościenku to był Henio Narciarz, tutaj jest Salomon Kenningeiser, który ma nawet zdjęcie z numerkiem startowym, więc jako zawodnik mogę sobie też wyobrazić, co on czuł, co odczuwał, jakie miał plany, marzenia. Niestety został rozstrzelany za posiadanie futra, co dla wielu mieszkańców Polski może wydawać się dziwne, ale w pewnym momencie tutaj na terenie Podhala nie można było mieć nart, futer i między innymi za to został rozstrzelany. Więc takich historii jest cała masa i my staramy się o nich przypominać, pokazywać, że to byli ludzie tak jak my, bo bardzo często mówimy, że historia się powtarza. Dzisiaj kolejne wojny, kolejne tragiczne wydarzenia. Tak, one są, bo nie odrobiliśmy wszyscy jakiejś lekcji z historii. Ja mam nadzieję, że my w Polsce mamy większą świadomość, większą tą wiedzę historyczną. Niemniej jednak trzeba zawsze uczulać, bo wojna to jest coś najgorszego, co może spotkać nas wszystkich. Nie. Chcemy przypomnieć wszystkim osobom o zmarłych osobach, o zabitych osobach w trakcie wojny. O Żydach. Mhm. Czego się dowiadujecie przy tej okazji, czy to jest tylko tak po prostu ucieczka z zajęć ze szkoły? Poniekąd, ale też fajnie, że pomagamy i dowiadujemy się też, bo pan, który tutaj organizuje wszystko i też nam przyniósł rzeczy do sprzątania, też nam trochę opowiedział o tym wszystkim. Mhm. Czyli dowiedzieliście się, że przed wojną tutaj 1/5 Nowego Targu. To byli Żydzi, czyli sąsiadów mieliśmy różnych tutaj, prawda? Dobrze, no to co, praca w re cały czas, ciężka robota? Tak, żeby to dobrze wyczyścić, to trzeba chwilę poświęcić jednak. Tam chłopcy grabią liście, tutaj dziewczyny myją nagrobki, tam też grabią. Czyli będzie błysk.